co w tym tygodniu? No, zapraszam do oglądania. O! Jak w Hiszpanii. Palma na środku. Będzie ciepło. No ładna ta zima za, tak za oknem. Upiął kasę, aż gwizda. A ten co tak pół dupy wystawił. Gdzie jedziesz? Jedź tam, gdzie ja chcę. Witam. 12:26, poniedziałek. Zaczynamy tydzień. Jedziemy do miejscowości Cieszyce. Bierzemy jakąś sofę i mamy ją zawieźć do miejscowości Chojnów pod Legnicą. Dlaczego tak późno wyjeżdżamy? Bo już wszystkim mówię. Kontakt jest z załadowcą, nie ma kontaktu z odbiorcą, czyli nie odbiera telefonu. Mamy do lotu 57 km. Jedziemy załadować, jak sytuacja się, że tak powiem, nie zmieni, to wracamy na firmę. No i będzie na dzisiaj fajran, no bo nie pojedziemy i nie będziemy tam pod drzwiami stać. Wieje, widać w którą, z boku trzeba kierownicę mocno trzymać, bo tak to zjeżdżamy. No, gdzie jedziesz? Jedź tam, gdzie ja chcę. Na początek dnia transportowego to tyle. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Musimy gdzieś jeszcze jakiegoś bipika dopaść, żeby się przytankować. No i jedziemy. Do załadunku mam jeszcze 20 km. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, bo na załadunek się dodzwoniłem, na rozładunek w dalszym ciągu nie. Już pan mi przysłał numer, myślę, że może gdzieś tam błąd jest w numerze, ale ten co przysłał jest taki sam co miałem wypisany. No, jestem ciekawy, czy to od poniedziałku się zacznie, czy może poniedziałek będzie spokojny. Tu normalnie zima jak bajki jakieś. Śniegu trochę więcej niż u nas. Ale droga czarna, same lasy dookoła, to jest jakaś taka wioseczka. Ale ogólnie tak ładnie się to prezentuje wszystko. No to co, odzywam się zaraz po załadunku. 19 km, za 20 minut będziemy. No ładna ta zima za, tak za oknem. Załadowaliśmy o 14:15, bo zleceniodawca był w pracy do 14, jest teraz 14, w sumie 30, do celu mamy 113 km. Mam swoje dwa biurka na samochodzie, zapomniałem, że je wrzuciłem tam, nie wiem, chyba w sobotę je załadowałem. No ale werseleczka taka, że tak powiem, wąska, niska, ale długa, także bezproblemowo się zmieściło. No i co, no, lecimy na rozładunek. Dodzwoniłem się w końcu do gościa. O, jaki słoń. Dodzwoniłem się w końcu do gościa. Do rozładunku. Będzie czekał, będzie podobna ekipa do... A ten co tak pół dupy wystawił. Będzie ekipa podobna do rozładunku, także ciśniemy ostro. Po drodze jeszcze musimy jakiego bipika uszczelić. Tak powiem, nafta nam się kończy. No i coś by zjeść, no i do kompa siąść na chwilę. Także pokazuje nam 16:15, będzie super jak będziemy na 17. W
16.31, był bipik, zatankowane do fullu, 7.56 średnia, czyli jest ok. Jest diabeł, widać diabła, coś tam widać chyba. Do celu zostało nam 25 km, będziemy mniej więcej za 20 minut. Mam nadzieję, że ten rozładunek pójdzie szybko i sprawnie i wsiądziemy jeszcze na chwilę do kompa, zobaczymy czy coś wlazło czy nic. I będziemy się zbierać w stronę firmy. Rozładowane, rozładunek sprawnie, dwóch gości. Jesteśmy już teraz na czwórce w stronę domu. Jest teraz 17, moment, niech zobaczę, gdzie to jest, znikło mi. A jest 17.56. Do firmy 130 km. Będziemy na 20. Spiemy A4 w stronę Wrocławia, potem wlatujemy na kawałek płatnej. Nie wiem tam ile będzie, z 10 km płatnej i skręcamy w lewo i tam chyba przez Oławę w stronę domu. Byłem na komputerze, nic nie ma w sumie. Mam wrażenie, że taka bezczynność, nic się nie dzieje. Może dwie oferty, tam trzy wskoczyły nowe od 12 godziny. Także że wracamy na pusto. Odzywam się przed namysłowem. 18.49, do domu 64 km. Kolejka przed bramkami, tutaj w stronę Katowic, ale na tikety. My na etolu, prawym pasem, praktycznie bez zwalniania, bo nawet szlabanu tam już nie ma. Od 1 grudnia podobno w ogóle ma szlabanu już nie być. Kojarzy mi się to tylko z tym, że będzie duża ilość mandatów, no bo co, jak szlaban będzie otwarty, to wszyscy będą wjeżdżać. O, ten to poszedł. No zobaczymy jak to będzie. Wlatujemy do Namysłowa w stronę Oławy. Zostało nam do firmy 4 km niecałe. No i takie podsumowanie. No szkoda, że nic nie wlazło na powrót, bo na pewno by to zdecydowanie lepiej wyglądało. No ale niekiedy są takie, że tak powiem, słabe strzały, no i trzeba zrobić szybko, zapomnieć i jutro nowy dzień, nowe wyzwania, pewnie nowe problemy albo nowe sukcesy. To co, na poniedziałek tyle. Słyszymy się, widzimy się we wtorek, pewnie z samego rana o 12. To tyle. Witam we wtorek, to szybka wrzutka. Jedziemy się tylko załadować na jutro jakimś tam częścią łóżka na reklamację do miejscowości Kostrzyń koło Poznania. Stamtąd mamy też zabrać tą uszkodzoną część, czyli kurs w tą i z powrotem. Już jesteśmy przeładowani tą wersaleczką, co jedzie na Nowy Tomyśl. No i co, no to z wtorku to by było tyle, nie? Więcej tam nic się nie działo. Witam, środa rano, jest teraz godzina
4:57. My już... Przepraszam, my już za kółkiem. Do celu zostało nam równiutkie 200 km. Będziemy na 8. Po drodze jeszcze będę chciał się zalać. Jaki plan na dzisiaj? Zaczynamy od Nowego Domyśla, potem Koszczyn po Poznania i potem Borek Wielkopolski. Zabieramy jedną paletkę, to co zawsze braliśmy w czwartek, piątek. Nie? No i wracamy na firmę. Ten Koszczyn zrzucamy i ładujemy też w jednym miejscu. Także dzisiaj dzionek ok. No to zapraszam na wycieczkę. Wiecie co, postanowiłem jeszcze zatankować tutaj za Oleśnicą na BP-ku. No i średnia wyszła, już wam mówię, 8:31. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. 8:31, czyli przy takich prędkościach, że tak powiem, ciężarówkami na autostradzie wychodzi 8:31. Jest teraz godzina 5:36. Momencie, przestawię. Ile to nam tam zostało jeszcze do celu? 179 km, już będziemy na 8:01. Dobra, pedałujemy. 8:21, do celu zostało nam 3 km. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, że od dzisiaj wchodzą te nowy taryfikator na mandaty. Bo już jednego Top Secret mijałem, tam trzymał kogoś i przed chwilą suszareczka była, także łupiał kasę aż gwizda. To będę to musiał jeszcze gdzieś, że tak powiem, dopytać, czy to na pewno od dzisiaj te mandaty nowe wchodzą, ale wydaje mi się, że od dzisiaj. Dobra, na załadunku, znaczy na rozładunku już podobno czekają na nas, także powinno pójść szybko i sprawnie. Pięknie. 8:50, Nowy Tomyśl, ulica Działkowa, rozładowane. Skręć w lewo. Lecimy dalej. Mamy 95 km podlotu do drugiego rozładunku. O, niech ja się tutaj ogarnę po tych dziurach. 95 km do drugiego podlotu. Będziemy na... No, na 10. Po drodze jeszcze musi być kawa. I coś zjeść. Lekko się rozpadało i akurat, że tak powiem, o tych mandatach, to rozładowywałem się u policjanta, mówi, że te mandaty to od dzisiaj, to takie tłuste, nie? O, jak w Hiszpanii, palma na środku, będzie ciepło. No i to co, no? Kręcimy kołami do autostradki. Powiem tak, za daleko to my nie zajechali, trafił się BP-k. Czyli żeśmy skorzystali, oczywiście diabeł jest diabeł. Zapiekaneczka już wciągnięta.
jeszcze zostało nam 92 km. Będziemy punkt 10, czyli sądzę, że będzie 10, 10, 10, 20. Lecimy płatną A2, czyli co, w drogę, poczekają na nas. I to jest ten moment, że normalnie wyprzedzamy. My poldusiem wyprzedzamy. Widzę ośka podniesiona w ciężarówce, czyli leci na pusto, a my go łykamy. Ja tak powiem, rzadki widok. Ile my to teraz? No, 90 na godzinę. A, jeszcze coś o tej autostradzie A2. Tutaj ani wiatol, ani aplikacja to Amber, tylko jakieś takie tikety. Jest napisane autostrady wielkopolskie, czyli jeszcze jeden gracz z autostradami. Myślałem, że albo mi wiatol otworzy, albo Amber, a tu ani to, ani to. Wróć! Nie wiatol, tylko Edol. Już jesteśmy z autostradą wielkopolską. Powiem wam, że tak kurde trochę słono, nie? 23 zł za 50 km niecałe. Bo tak, no trochę trzeba wypłacić. O, ciężkie to życie. Do celu zostało 45 km. Będziemy na 10.20, a ten pan to już nas dzisiaj drugi raz wyprzedza. Dobra, odzywam się tu zaraz, fajną ma rejestrację CNA, prawie tak jak my. Odzywam się zaraz przed rozładunkiem i załadunkiem. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dziesiąta 33, Kościń koło Poznania, Wiesławy Szymborskiej rozładowane i załadowane. Lecimy na ostatni załadunek, czyli tam gdzie zawsze, 72 km. Będziemy na 12. Myślę, że tam też pójdzie tak sprawnie. Tak trochę dycham, bo trochę jakiś katar, coś przeziębiony, ale póki co to daje radę. Pędzimy. Jak zawsze, szybko i sprawnie, 11.53 załadowane. Do firmy 122 km będziemy na 13.50, czyli jest ok. Zdążymy się jeszcze dzisiaj zrzucić. I idziemy na zasłużony odpoczynek. Nie? .14.21 rozładowane. No i wygląda na to, o, dwa lublinki. Wygląda na to, że dzionek się zakończył transportowy. Jedziemy na jakieś drobne zakupy i do domu. Na jutro też jest coś tam w planie. Jest powtórka skutera, czyli jutro będziemy chcieli tego skutera zawieźć, tylko musimy się dogadać. Jeszcze nie dzwoniłem. I co jeszcze jutro, to będziemy patrzeć, że tak powiem, jutro. Na środę to tyle. To na razie.
Godzina 10.12, startujemy. Jaki plan na dzisiaj? Kontynuujemy skuter, czyli ładujemy skutera, zrzucamy w Kępnie, jest zgoda. Przepraszam, w Kluczborku. W Kępnie zrzucamy tą reklamację tego łóżka. Wczoraj cośmy to załadowali, wymiankę robili. Czyli Kępno, Kluczbork. Z Kluczborka lecimy na Dobrodzień. Na Dobrodzień. Trzecie podejście do tego okna, co tam najpierw gościa nie było, potem się, w czwartek gościa nie było chyba. W sobotę się okazało, że jest okno niezapłacone. Na dzisiaj powinno być wszystko ok. I powiem wam od razu na przykład, dlaczego nie chciałem wykładać pieniędzy za to okno ze swoich. I powiem wam też okazyjnie, dlaczego wolę, znaczy skłaniam klientów do wpłaty na konto. Wolę, jak mi zapłacą przelewem, niż gotówka na załadunku lub na rozładunku. Ale to wam powiem w osobnym filmie, który będzie w środę pewnie o 18:00, jak zdążę nagrać, czyli spodziewajcie się na filmu takiego jak ja to mówię z biura w środę o 18:00, tam to wszystko opowiem. Po okno mamy być po godzinie 15:00, bo do 15:00 gościu pracuje, także mamy dużo czasu. W Kępnie oczywiście robimy jeszcze bipika, bo już mamy 506 km na blacie zrobione. Wskaźnik dalej jak nie chodzi, tak nie chodzi. Czyli trzeba by się jeszcze zalać. W ramach startu tyle. Robimy robotę. Dobra, skuterio załadowane. Tym razem z tej strony. To jest ta reklamacja. We głowie czy węgłowie, nie wiem jak to się nazywa, za głowie, we głowie, na głowie, nie wiem, jakoś tak. To leci na Kępno, nie, na Baranów, a to leci na Kluczbork. Wczoraj dzwoniłem, ktoś ma to odebrać. Dobra, spinam się, robię sobie kawę jeszcze na spokojnie i powoli ruszamy. Jedziemy planowo, jak żeście widzieli, skuter załadowany. O, piąteczka. Bipi Kępno, 30 km. Lejemy się do pełna, jedziemy do miejscowości Baranów, 3 km od Kępna. Pierwszy rozładunek. Potem do Kluczborka z tym skuterem, drugi rozładunek i okolice Dobrodzienia, załadunek tego nieszczęsnego okna, trzecie podejście, przypomnę. No i jest druga sprawa, taka stricte transportowa. Pamiętacie to zlecenie z Rypina, jakieś tam beczki do Krakowa, co gościu był na kwarantannej, to jechaliśmy do Torunia. Dzwoniłem się dzisiaj z nim, bo miał, że tak powiem, zadzwonić po kwarantannej. Nie dzwonił, ja zadzwoniłem. Kwarantannę ma do soboty, no to jeszcze kij. Ale co najlepsze, że beczki są jeszcze niezapłacone. Póki pieniędzy nie będzie miał na koncie, to nie wyda towaru. Czyli następny gościu jakiś, no według mnie, delikatnie mówiąc, dziwny. Chodzi mi o tego zlecającego, nie? Załatwia transport, a za towar jeszcze nieuregulowany. Co tam dalej? Mam takie pierwsze wytyczne
co do następnego samochodu, tak se przeanalizowałem wszystko i by musiał być wyprodukowany po roku 2010, czyli tak maksymalnie, żeby miał 12 lat. Druga sprawa, na pewno nie będę kupował, tak mi się wydaje, z kurnikiem, ani z, że tak powiem, ze spaniem auta, bo nie wydaje mi się, żeby taki 10-letni, przypuśćmy, samochód miał najechane jakieś tam 500 tysięcy. Znaczy, no, na pewno będzie miał najechane 500 tysięcy, tylko że żeby nie miał 1,5 miliona, nie? Bo nie wierzę, że taki samochód ze spaniem przygotowany do transportu, bo wiadomo, ze spaniem zwykła firma nie szykuje samochodu, tylko stricte do transportu. Nie wierzę, żeby taki samochód 10-letni miał mniej niż 0,5 bańki najechane. Chociaż 0,5 bańki, o, słoneczko wyszło, 0,5 bańki, jak dla mnie, jak był dobrze dbany, to jest ok, to jak najbardziej, bo myślę, że jeszcze pochodzi ten samochód. Oczywiście trzeba będzie coś tam w nim robić cały czas, jak w każdym starym samochodzie, no ale że on jeszcze będzie do użytku. Dobra, z przemyśleń tyle. Odzywam się z Bipika ze średnim spalaniem. Ops, aby fura się nie złamała. Jest teraz 12:28. Potankowane. Średnia wyszła 8,2, niecałe, tam 8,17. Jednak trochę nasz Polduś spala przy takich prędkościach, powiedzmy 9 dych. Jednak ta buda wysoka stawia opór, ale to nic, taki jego urok, nic się nie dzieje. Chciałem jeszcze wrócić do tego samochodu, co tam sobie szukam. Jest możliwość, że kupię na przykład starszy, żeby nie było, że mówi, że po 2010, a kupił tam, nie wiem, 2007. Mój kolega na przykład chce teraz sprzedać Forda Transita, chyba 2008 rok, najechane 87 tysięcy. Ma go z salonu od nowości, ma wgięte drzwi, tylko on jeszcze nie wie, czy chce sprzedać, czy nie chce sprzedać, za ile, no i czy w ogóle chce sprzedać. Takiego bym kupił też po prostu. Jak będzie, powiem inaczej, jak będzie starszy niż 2010 rok, to musi być jakaś perełka. Innej opcji nie widzę. Także tak to wygląda z mojej strony. Do rozładunku mamy jakieś 600 metrów tego pierwszego dzisiaj, także odzywam się po rozładunku. 12:40, rozładowane tutaj w Baranowie. Lecimy do tego Kluczborka, mamy 42 km. Będziemy na 13:20, 13:30. Tylko nie wiem, dlaczego nas zrzuca. Przecież na Kluczbork to się jedzie tędy, a Katarzyna nam każe jechać gdzieś dookoła jakoś. Teraz nam każe zawrócić. Kluczbork 44. No mamy znak. Czy coś by się odwaliło tam na tej drodze? No nie wiem.
Dobra, w każdym razie pędzimy do Kluczborka, będziemy w ciągu godziny tam. Mam nadzieję, że rozładunek pójdzie planowo. Dobra, skuterio rozładowane. Papiery podpisane, gdzieś tu leżą, są papiery. Jadę gdzieś się ustawić, bo mamy temat jeszcze jeden w Opolu do załatwienia. Taki częściowo mój prywatny. Kupiłem sobie dysk zewnętrzny, bo te filmy wszystkie trzymać. Trzeba mieć zasobnik dobry. I mam jechać go odebrać, bo już jest dostępny. Tylko muszę się zaraz ogarnąć, zobaczyć jak to, czy najpierw na załadunek tego okna, czy najpierw do Opola i potem na załadunek okna. Nastawię nawi i będę wtedy decydował. Już żeśmy się, że tak powiem, ogarnęli. Lecimy najpierw na te łagiewniki małe ładować to okno i z łagiewnik małych będziemy lecieć na przez Opole w stronę domu. Tak nam będzie, że tak powiem, wygodniej. Do łagiewnik mamy 50 km 49, będziemy na 14:33. Może po drodze gdzieś tam staniemy, coś, nie wiem, zjeść taki normalny obiad. Jestem ciekawy, ile to kosztuje normalny obiad w takiej restauracji i nie mówię o jakimś tam BP czy McDonaldzie. Postaram się gdzieś po prostu coś stanąć, zjeść, jakieś takie fryteczki, jakiś kotlecik i suróweczki. Że tak powiem, jestem lekko przeziębiony, pewnie słychać po głosie. I dzisiaj już jestem trochę zmęczony, bo jednak to wymęcza troszkę. Wczoraj to byłem w ogóle całkiem zmęczony. Dzisiaj jestem trochę zmęczony i jutro z tego co już wiem, jedziemy też w traskę, także kolejny intensywny tydzień. 14:16, do celu nam zostało 33 km. Było zrobione pierwsze podejście do restauracji, żeby coś zjeść. W sumie jestem bardziej ciekawy ceny niż głodny. No ale było pierwsze podejście, niestety restauracja zamknięta. Jesteśmy tutaj na wlocie do Olesna. O, właśnie Olesno się zaczyna. Dobra, szukamy następnej. Gdzieś tam za Olesnem, tak mi się wydaje, że coś powinno być. Z tą restauracją nie będzie to takie łatwe zadanie. Drugie podejście i restauracja też zamknięta. Właśnie wyjeżdżamy z parkingu. 14:30. Do celu 19 km. No nie wiem, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. 14:48, do celu nam zostało 3,1 km. Powiem wam tak, mam takie nieodparte wrażenie, że poza stacją paliw to przy drodze nie idzie nic zjeść. Na tą chwilę. No, ciekawe. Będę leciał na Opole, to jeszcze, że tak powiem, będę się przyglądał. No, ale tak, że tak powiem, po dwóch podjazdach to dwie restauracje zamknięte. I to ta pierwsza, co była zamknięta na wlocie do Olesna, to tam zawsze ciężarówki stały. Teraz nie było ani jednej. Tej drugiej raz kiedyś gdzieś tam jadłem, to tam za wielkiego ruchu to nie było, że tak powiem.
No ale w tej pierwszej też jestem zaskoczony, że zamknięta. Odzywam się po załadunku. Okno załadowane. Panowie czekali już na mnie we dwóch, raz szybko. Znaczy to okno, to jest ościeżnica i dwa okna. Wszystko osobno, ale mniejsza o to. Traktujemy tak jako okno. Pytałem, bo gość mówił, że nie ma kąta, nie? Pytałem, jak to jest z tym kątem, no bo widzę, podjechał Suzuki Vitara, takim, nie wiem, 10-letnim, czyli gościu normalny. On mówi, że coś tam ma kontrolę i czy miał, ma i żadnych takich dziwnych ruchów przez konto. W sumie to mu się nie dziwię, do tego gotówka. W każdym razie okno załadowane, uregulowane. Zaraz dzwonię do odbiorcy, czy pasuje mu dostawa na jutro, bo jutro będziemy w okolicach Poznania, tak żebyśmy załatwili ten temat też. Dobra, deptamy w stronę Opola. Odebrać mój dysk. Mamy 104 km do pacjenty przez Opole. Także jakieś półtorej godziny i jesteśmy na miejscu. No, jesteśmy na drodze takiej, że tak powiem, bardzo ruchliwej. Ozimek Opole. To jest droga numer 46, jak widzę na nawigacji. Do Opola jakieś 25 km jest bardzo duża szansa, że trafimy tutaj jakoś w jakiegoś restauranta. No chyba, żebyśmy nie trafili, ale tutaj już sądzę, że coś będzie. Chyba się nie przekonamy, ile kosztuje ten obiad. Minąłem jeden zajazd. Minąłem typowy, taki tak mi się wydaje, że bar z parkingiem dla samochodów, nawet dla ciężarówek, tylko że był tak słabo oznakowany, że przejechałem obok i tak mi się wydaje, że to był chyba bar. No i minąłem jakiś zajazd z kortami tenisowymi, że tak powiem, nie o to nam chodzi. Szukam takiego, znaczy szukam, no, chciałbym się zatrzymać w takim typowym miejscu dla kierowców. Dobrze oznakowane. Dobrze oznakowane, o, tu coś było, też już za nami. Żeby było dobrze oznakowane, miejsce do parkowania. No i nie chodzi mi o restaurację z tenisem pewnie krytym, bo to, że tak powiem, progi nie na moje nogi, że tak określę. Wiadomo, o co chodzi, nie? Będę miał ten temat na uwadze, bo teraz to my już dojeżdżamy do Opola. Tutaj wątpię, żeby coś było. Jedziemy odebrać ten, no, ten dysk zewnętrzny i jedziemy w stronę domu, nie? Dobra, trafię coś, to coś nagram. Nie trafię, to nie będę nagrywał. Taki układ. Przejedź przez rondo. Dysk odebrany. Mam dysk teraz 4 tera. Powinien starczyć na jakiś czas.
do firmy zostało nam 52 km. Będziemy na 17:30. No trochę się tam zeszło. Ładujemy się jeszcze dzisiaj u nas na magazynie. Wrzucamy resztę tych gratów do tego gościa od okna. I jutro z samego rańca startujemy. Gościu już poinformowany, że przyjeżdżamy, także powinno pójść sprawnie. Tak mi się wydaje. No to co? No nie wiem, czy to na dzisiaj wszystko, czy nie wszystko. Odezwę się jeszcze przed tym, przed wjazdem do Namysłowa. 400 metrów, widzę elektrownię oświetloną. Nie wiem, czy wy widzicie, czy nie, bo auto sprzeciwka jadą. No, teraz dobrze widać. Chyba dobrze widać. Dobra. Odzywa się sprzed Namysłowa i działamy. W sumie co? W sumie jesteśmy już na miejscu, praktycznie 7 km do firmy. Co dzisiaj jeszcze? No jedziemy na magazyn się zapakować na jutro, bo jutro z samego rana atakujemy temat. Żeby się, że tak powiem, do 14 czy do 15 wyrobić. No i to chyba by było wszystko na dzisiaj. To do jutra. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Lecimy już jakieś dobre 10-12 km. Nie da się nagrywać od startu, bo paruje obiektyw w aparacie, no i jest lipa. Co na dzisiaj? No lecimy z tymi oknami do miejscowości bodajże Czernica na kodzie 62. Mamy tam jeszcze 185 km. Będziemy na 10, pewnie będzie 10. Pewnie będzie 10.20, 10.30, ale to nic. Lecimy tą samą drogą, co lecieliśmy na Nowy Tomyśl. Powiem wam tak, plan był taki, żeby wszystko to zawieźć, Nowy Tomyśl i tą Czernicę, jednym transportem. Było, że tak powiem, finansowo najbardziej rozsądnie. No ale że tutaj wyszły cyrki z tym oknem, tam, że tak powiem, pan czekał na to, bo tam była taka sytuacja, że gość sobie kupił mieszkanie, nie jest stamtąd, wziął tam 4 dni urlopu, no i załatwiał różne tematy, bo IKEA miała przyjechać i myśmy mieli przyjechać, IKEA z meblami, my z wersalką, nie, z tą sofą rozkładaną, czy coś my tam wieźli. Moment, przeredukuję. O, dało rada czwóreczka. No i, że tak powiem, ostatni dzień. Byliśmy u niego w ostatni, taki w sumie naciągany mój dzień urlopu. W ten dzień musiał wracać już do pracy. No nie chciałem przeginać, no bo nie chciałem, no trzeba jakoś tam z ludźmi żyć. Dlatego się zdecydowałem na dwa różne transporty. Nadkładamy... Znaczy powiem wam tak, na tych oknach są dwa okna, jakiś tam wieszak, jakaś tam szafeczka z tyłu, nie zarobiłem nic, jadę dla idei, te podjazdy wszystkie co tam były po to, teraz drugi termin z dostawą, no nie zarobiłem nic, no po prostu jadę to zawieźć, żeby się tego wyzbyć, żeby sen nie było i no i tyle, nie? Następnym razem będę się starał uniknąć takich sytuacji. Dlatego też dzwoniłem do tego Rypina, jak tam sprawa wygląda, i dobrze, że dzwoniłem, przypomnę, że tam jest
nieuregulowane za towar, nie? Także i tak nam gościu nie wyda, i tak nam nie wyda, nie? Nawet jak mu się ta kwarantanna w tą sobotę skończy, nie? No to co? No to, to wszystko mniej więcej wiecie, jaki plan na dzisiaj. Przypomnę, zrzucamy te okna. Będziecie przechodzić? Będziecie przechodzić. Zrzucamy te okna. Tu nie wiem, jakaś szkoła wojskowa jest? Zrzucamy okna, lecimy się ładować. Borek Wielkopolski. No jeszcze dzisiaj to będę chciał zrzucić w Namysłowie. Sławka i... No i możemy szukać następnej roboty, nie? Nie wiem, czy w sobotę gdzieś pojedziemy się ładować, czy nie. To się wszystko się okaże. Kurde, to będziemy wszystkich przepuszczać teraz na tych pasach. Nie biegać po pasach. A, jest jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć rano. Popatrzcie na licznik dolny. 247 km. To żeśmy zrobili wczoraj. Przypomnę, że było tankowane w Kępnie na BP. Do Kępna mamy, no liczmy jakieś 30 km. 270 km żeśmy zrobili wczoraj, jadąc na dwie zrzutki i jeden załadunek. Tych kilometrów, kurde, jakbym stał w miejscu, wszyscy mnie łykają. Tych kilometrów się nie wlicza, że tak powiem, w tą ogólną jazdę. No a trzeba, bo 270 kilometrów to jest, już wam mówię, 150 zł. 150 zł wczoraj poszło przez rurę. Niecałe. I 270 km to jest minimum 6 godzin jechania. Przy wyliczaniu trasy musicie to brać pod uwagę, że kręcąc się dookoła komina też nabijecie kilometrów i to dużo. 10:46, powoli dojeżdżamy do pierwszego rozładunku dzisiaj. Zostało nam niecałe 6 km, będziemy na 10:51. Podobno już pan na nas czeka. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jedenasta 10. Jesteśmy już po rozładunku. Do załadunku zostało 68 km. Lecimy na ten Borek Wielkopolski, tam gdzie zawsze. Tam myślę, że też będzie szybko i sprawnie. I potem lecimy na firmę. Na rozładunku gościu taki lekko trochę dziwny, ale kij niech będzie. Nic się nie odzywał o tych kłopotach z tym załadunkiem, jak to tam pozałatwiał. Taki starszy, nie wiem, może pierwszy raz załatwiał albo coś. Oczywiście deklarował się, że jak tylko coś będzie miał do przewiezienia, od razu dzwoni. Czyli tak jak wszyscy. Jesteśmy po tankowaniu, oczywiście do pełna. Średnia wyszła 7,29, czyli dobrze wyszło. No, już wam mówię, ile do celu mamy. 28 km do załadunku. Będziemy na 12:40. Czyli o 13 wyjdziemy, 14 powinniśmy się zdążyć zrzucić do 15. Jest diabeł. Jest zapiekaneczka. Także głodni nie będziemy. Jesteśmy w miejscowości Śrem.
No i tyle. Pędzimy. O, jakaś wystawka. .38 dolatujemy do załadunku. Właśnie wjeżdżamy do Borka Wielkopolskiego. Mamy jeszcze 2 km. Będziemy na 12.41. Na pewnie jak zwykle szybko, sprawnie. I pędzimy w stronę domu. Były załadowane, 12.55, że tak powiem, już żeśmy ruszyli w stronę domu. Szybko, sprawnie, jak zawsze, czekali na mnie ręczny widlak, a niekiedy idzie normalnie szybciej niż wózkiem widłowym. Jest plan taki, żeby się od razu rozładować. Teoretycznie będziemy na 14.51. Zobaczymy jak to nam wszystko wyjdzie. No chciałbym to dzisiaj jeszcze zrzucić, żeby mieć auto już puste. Bo auto puste to święty spokój, nie? Można jechać na firmę i fakturę pisać. To co? No to chyba się odzywam przed namysłowem i będziemy zakańczać ten transportowy piątek. 15.02. Do rozładunku zostało nam 6 km mniej więcej. Będziemy na 15.10. Jestem ciekawy, czy ktoś nas rozładuje, czy w ogóle tam ktoś jeszcze będzie. Czy dopiero będziemy się rozładowywać w poniedziałek z samego rana. Wolałbym to zrzucić dzisiaj, byłby spokój i auto byłoby, że tak powiem, wolne. Jakby się coś trafiło w sobotę albo w niedzielę, to bym śmignął. Dobra, tyle. Dam wam znać, jak wyszło i kręcimy kołami.